chłodnik litewski, pierogi ruskie, a barszcz ukraiński. Kuchnia polska od zawsze miała bardzo kosmopolityczny charakter. I chociaż dziś naszym daniem narodowym powoli, ale nieubłagalnie staje się kebab w najróżniejszych postaciach, to my, rozmawiając na temat kuchni i przyjaźni między narodami, pozostaniemy w dużo bliższych nam obszarach kulturowych. A o zagadnieniu kosmopolityzmu w kuchni będziemy rozmawiać w kosmopolitycznym towarzystwie, a właściwie bardzo międzynarodowym. Te trzy wspaniałe dziewczyny, które zaszczyciły nas swoją obecnością, to wolontariuszki, które blisko rok temu przyjechały do Polski i tak zostało. Znana już widzą telewizji kwizyńskiej Jana Mosnicka, organizatorka wystawy Brat za brata i innych eventów. Jej koleżanka i towarzyszka niedoli w Polsce na zesłaniu, też Ukrainka, Olga Glebowa, znana użytkownikom portali społecznościowych i ich współlokatorka, nie z Ukrainy, a z Gruzji, Melita Zawa. Witamy serdecznie. Warto tutaj dodać, że dziewczyny wszystkie przyjechały z niebyle jakich metropolii do Kwidzyna, bo Melita z Tbilisi, stolicy Gruzji, a obie dziewczyny z Ukrainy są kijowiankami. Natomiast po mojej prawej stronie, aby podkreślić internacjonalny i wolontariacki charakter tego spotkania, zasiada pan Janusz Kowalak, do którego na potrzeby tego nagrania będę mówił Janusz, choć tak naprawdę w życiu nie wypiliśmy brudzia, z dwóch powodów. Po pierwsze, spenetrował jak mało kto zagadnienie wolontariatu w Kwidzynie. Temat jest mu, chciałoby się powiedzieć, znany dogłębnie. A po drugie, Janusz z wykształcenia jest chemikiem. I do zagadnienia gotowania podchodzi śmiertelnie poważnie. Anegdota głosi, że gotując składniki odmierzasz korzystając z szalki Petriego. Czasami? Czasami. Czyli działa. Podczas naszego pierwszego spotkania, a właściwie nasze pierwsze spotkanie z Janą na wystawie Brat za brata zakończyliśmy taką deklaracją, prawda Jana, że spróbujemy wspólnie ugotować. No właśnie co? I dlaczego? Borszcz ukraiński. Nie barszcz, a borszcz, poproszę. Ukraińcy mówią borszcz, my mówimy barszcz, w każdym razie ukraiński. Dlaczego akurat to danie? Dlatego, że ono występuje w kuchni i polskiej, i ukraińskiej. A dziewczyny mają być podobno specjalistkami od gotowania tego barszczu, a więc nadarza się okazja, aby zobaczyć, jak barszcz ukraiński gotują ludzie z jego ojczyzny, czyli Ukrainy, a jak gotujemy my Polacy. Mamy tu przygotowane składniki, składniki przygotowane pod dyktando uroczych dziewczyn. Powiedzcie, co jest potrzebne do prawdziwego barszczu ukraińskiego? Dosza. Wszystko to teraz jest. No dobra, mamy garnek. Dobrze. Mamy buraki. Jeszcze mamy ziemniaki, oczywiście, że. A kapusta, marchewka, cebula, koper, grzyby. Jeszcze konserwant pomidorowy. Żeby z tych składników, które mamy, czyli cebuli, marchewki, kapusty, buraków i koncentratu pomidorowego ugotować barszcz ukraiński, co musimy zrobić? Co musimy przygotować? Najpierw buraki. Bo to trochę zajmuje czasu. Tak. Mamy buraki. Już ugotowane. Na prośbę Jany ugotowane uprzednio, z tegorocznych już zbiorów. No tak, w Izraelu buraki dojrzewają wcześniej niż u nas, a co? Możemy zacząć, ja mogę pomagać coś, tak? No, nawet sobie nie wyobrażamy, żeby było inaczej. Mogę poproszę ten... My też bardzo chętnie się dołączymy. Tak? Tak. Dziękuję. Okay. To musimy pokroić kapustę. Kapustę, to proszę bardzo. To my mamy kroić? Dobra, możemy kroić kapustę, dobra. Właściwie to ja nawet mam taki pomysł, nie żebym był tam przebiegły czy chytry, ale ja ją obiorę, a na kierunkach biologicznych, chemicznych i tak dalej, to na pewno mieliście ćwiczenia laboratoryjne, prawda? No pewnie, że tak, jak najbardziej. Jedna żaba została przez Janusza pokrojona. No akurat ja się zajmowałem tymi nieżywymi jakby obiektami, bo na chemii to się żab nie kroi zasadniczo. Ale może, no nie wiem, no system edukacji się zmienia, może za jakiś czas dorzucą i krojenie żaby. Czy do tego barszczu potrzebujemy... Żaby nie są potrzebne. A też są zielone.
całą główkę kapusty potrzebujemy, czy nie, wystarczy nie, nam? Ile nam? Mogę powiedz. Zobaczyć? Olga, wyszły mi dwie nierówne części psia krewnego. To lepiej, jeżeli będzie tam. Że będzie... Większą połowę. Ale pamiętasz, że tutaj muszę... Ja taki, tak. Nie, nie, patrz się na... Tak? To... Dobra, ja tylko wytnę to niefajne. O. Dobrze zrobiłem? Tak, super. Mogę zobaczyć. Tak. Proszę. Głąb. Głąb. To nie do pana. Teraz mogę pokazać? Tak, jak proszę uprzejmie. Jak to drobno. Może ją jeszcze na ćwiarteczkę tutaj. No, linki, Janusz? Proszę bardzo, będzie kobieta wszystko? Z nożem, nie ma żartu. I muszę być tak, przepraszam. Mowa. Musi być tak. Tak. Aha, wiórki. Zrozumiał pan? Zrozumiał pan. No to proszę. Proszę, ja się przyjrzę, też bardzo chętnie spróbuję. Wy dziewczyny przyjechałyście do Polski, jak już powiedzieliśmy sobie, przed niespełna rokiem, zająć się, no właśnie, dlaczego przyjechałyście do Polski? Może tak powiedzcie. My tutaj jako wolontariuszki, teraz, na razie, a jako wolontariuszki pracujemy w przedszkolach. Tak, w różnych. Wszystkie trzy w różnych przedszkolach tak. Pracujecie. A czemu akurat postanowiłyście na ten wolontariat przyjechać do Polski? Bo tak, trochę ja mogę? No, dziękuję. A kiedyś dawno ja bardzo chciałam, jeżeli co, przepraszam za mój polski, jeśli nie tak dobrze mówię, a chciałam studiować tutaj, w Polsce, ale później, kiedy skończyłam studia na Ukrainie, a miałam sytuację, że nie mogłam tutaj przyjechać. A później moja koleżanka powiedziała, że jest taki projekt, że możesz pracować z dziećmi, bo na Ukrainie pracuję z dziećmi w domu dziecka. Tak, i ja tak pomyślałam, że czemu nie? A nasza koleżanka z Gruzji, co ją rzuciło w kierunku, czy tradycyjna? Nam tutaj taki delikatny wietrzyk zawiewa, ale damy sobie z tym, nie będzie gorąco, z tym jakoś radę. No to jednak szmat drogi z Tbilisi do takiego Kwidzyna. Do Kwidzyna wybrałam taki projekt. To był bardzo interesujący projekt tutaj, dlatego że Kwidzyn wybrałam. Ale ja w zeszłym roku studiowałam w Katowicach, w Uniwersytecie Śląskiego. I po prostu chciałam robić praktyki języka polskiego i chcę trochę zostać w Polsce i studiować na magisterstwo, bo tutaj skończyłam bakalauriat też. Ten licencjat po polsku, aha, tak? Po angielsku powiedziałam. Tak, i mam nadzieję, że zrobię ten. Studia magisterskie w Polsce. A jakiej specjalności? Psychologię studiowałam. Ale teraz trochę zmieniłam się kierunek. Teraz chcę psychologię biznesu i szukam dobrego uniwersytetu, żeby uczyć tutaj w Polsce, dostać. Nie, zostać jeszcze trochę. No proszę. No, wcale nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby, jak się okazuje, studiować do Polski. I to proszę bardzo, jakie fajne dziewczyny przyjeżdżają na studia. Jana się jeszcze dziś nie chwaliła, choć o Janie już trochę wiemy. Aha, no trochę. Przyjechałam do Polski, wybrałam projekt tutaj, bo jestem półpolką. Tylko mój tata urodził się na Ukrainie i nie mówię po polsku. Chciałam nauczyć się, teraz już mogę nauczyć tatę. No to prawda, jak na tak krótki czas, wasz polski jest naprawdę... fantastyczny. Co? No chociaż ty już trochę znałaś polski, zanim przyjechałaś, prawda? Tak, chodziłam na taki kurs językowy i to trochę już tak. Wiecie, i coś, co mnie się szalenie podoba, wy mieszkacie wszystkie razem, prawda? Dzięki Bogu. A czemu dzięki Bogu? Bo nie jest smutno, no po prostu, tak? Tak, my jesteśmy już jak rodzina. Tak. I teraz naprawdę nie wiemy, jak będziemy wyjeździć, jak będziemy żegnać się, bo już... Może nie będziecie, to nigdy nie wiadomo, no. co się wydarzy, być może po tym albo po jakimś kolejnym programie na waszych profilach, na portalach, w mediach społecznościowych zarodzi się od propozycji na przykład matrymonialnych, nie wiadomo nigdy, jak tam będzie. Natomiast by porozmawiać o tym, jak wy sobie wspólnie mieszkacie i gospodarujecie, rozumiem, że gotujecie sobie na co dzień. Jak gotujecie? Rotacyjnie? Każdego dnia inna, czy...? Nie mamy takiej... Nie, mamy tak. Listy nie mamy. Gotujemy to, jeżeli gotujemy, to wszyscy na raz. Razem. Razem.
Możemy zwykle co gotujecie? Na przykład ukraińska kuchnia albo gruzyńska, próbujemy, zapraszamy albo Polska. Gości. Tak, albo Polska już teraz. No dzisiaj mamy taki, jak to powiedzieć, robimy eksperyment mały taki. Mamy przeprawy gruzińskie i to borsz będzie z gruzińskimi przeprawami. Zawsze tak robimy. Polskie składniki, też. Gruzyńska przeprawa, ale ukraiński borsz. No i pora odwołać się do opinii Janusza Kowalaka, kuchenna chemia. No właśnie, jak to jest w kuchni, czy powinniśmy bardzo dokładnie stosować się do przepisu, do litery przepisu, aby uzyskać zadowalający dla wszystkich efekt, czy no, ta szalona improwizacja, w której stronę ewidentnie idą dziewczyny, zadziała? Nie no, tak szczerze mówiąc właśnie, bo często się tak mówi, że kuchnia to jest takie małe laboratorium chemiczne przeniesione na warunki domowe. Rzeczywiście coś w tym jest. Niemniej jednak, no na przykład ja z mojego przykładu, jak miałbym mówić, też zdarza mi się gotować różne rzeczy. To o ile w laboratorium rzeczywiście bardzo istotne jest to, w czym odmierzamy, jak odmierzamy i ile i w jakich proporcjach mieszamy składniki. Natomiast ja w kuchni też preferuję takie no, mieszanie styli i niekoniecznie trzymanie się właśnie przepisu. Czyli nie jest to w kuchni według mnie aż tak istotne. Czyli że... mówiąc modnym językiem naszych czasów, Janusz Kowalak preferuje kuchnię fusion? Może tak być. No, może tak być. Jak najbardziej. Nie, ja nie pytam o to przypadkiem. Pytam o to dlatego, że kiedy moja mama robi barszcz ukraiński, to on za każdym razem smakuje tak samo. Zaraz coś z tym zrobimy. Natomiast kiedy ja gotuję barszcz ukraiński, on zawsze wychodzi inaczej. Nigdy mi się nie udaje powtórzyć efektu, nie zawsze jestem, przeważnie jestem niezadowolony. A to dlatego, że mam nonszalancki właśnie stosunek do ilości potraw i składników. No ja przeważnie, jeżeli coś gotuję to tylko raz, tak naprawdę. Nie mówię tu o takich jakichś kotletach schabowych, ale no jakieś takie potrawy, które no nie są taką sztampą kuchenną, no to zawsze gotuję raz i nigdy jakoś nie powtarzam nawet. To może być ważna informacja dla dziewczyn szczególnie. Janusz Kowalak kilka razy wchodzi do tej samej rzeki. Ciekawe. No i tak na dygresjach o towarzyskich i kulinarnych upodobaniach Janusza Kowalaka dobrnęliśmy do momentu, w którym powinniśmy zacząć już gotować przygotowane składniki. Tyle ziemniaczków wystarczy? Tak. I co teraz z tymi ziemniaczkami? Czy już jest pora, żeby wstawić je? Tak, teraz poproszę ugotować, tak? Czyli ziemniaki na ogień. Tak. Dobrze. To ziemniaki na ogień, a my za chwilę wracamy do gotowania czy przygotowywania pozostałych składników barszczu ukraińskiego. W czasie, kiedy my cieszymy się towarzystwem trzech przeuroczych wolontariuszek z Ukrainy i Gruzji, nasz barszcz nabiera rumieńców. Gotują się już ziemniaki i kapusta, a teraz nadeszła pora, aby pozostałe składniki, czyli marchewkę, buraki i pieczarki, co zrobić? Usmażyć. A więc idziemy smażyć marchewkę, buraczki i pieczarki. No i olej się grzeje na patelni, ziemniaczki i kapustka w garnku czekają na swoją kolej. Co teraz? Teraz musimy najpierw grzyby wrzucić do patelni. Pieczareczki się smażą na patelni, są coraz bardziej zarumienione. Więc Olga, ty dosyć konsekwentnie podchodzisz do tego gotowania. Masz 19 lat, ale chyba staż przy kuchni już dosyć duży. Tak. Tak, bo ja mam duże rodzeństwo. Tak? Mam trzy siostry i dwóch braci. Dlatego zawsze, kiedy moja mama gotowała, to ja zawsze płaciłam i zawsze chciałam też robić to. A boś robię. Zaczęłam robić od 11 lat. Znaczy 11 lat temu, czy jak ty miałaś 11 lat? Ja mam 11 lat. Czyli robisz barszcz od 8 lat. Tak. A, już tak. No to już 8 lat barszczy. Te pieczarki już są no, takie na złoto, czy to nie jest tak, pora? Tak, teraz musimy rzucić do patelni marchewkę.
racji, że o ile wszystkie składniki w tym barszczu są takie zrozumiałe dla polskiego spożywacza czy konsumenta barszczu ukraińskiego, to skąd te pieczarki? Powiem, że to jest przepis mojej rodziny, bo przepisów, nie, jak powiedzieć, dużo przepis, a jeżeli dużo przepisów? Przepisów, tak. Przepisów, jest na Ukrainie dużo, a ja jestem wegetarianką i dlatego moja mama gotuje z pieczarkami. Bo my robimy z mięsem barszcz na Ukrainie. I w ten sposób nowoczesność wkradła się również i na Ukrainie. I tam dotarła moda na wegetarianizm, na zdrowy styl życia. I to tym bardziej każe mi zastanowić się, co to będzie. Czy będzie to dalej barszcz ukraiński, tak, czy będzie to wegetariański barszcz ukraiński? No, nie wiem, bo kiedy tylko pojawił się na Ukrainie borsz, to nie wszyscy ludzie mieli mięso. Gotował bez mięsa, ale nie mieli wtedy pieczarek. Olga, nie patrzysz na zegarek. Skąd wiesz, jak długo marchewka i pieczarki powinny się razem podduszać, podsmażać? Nie patrzę na zegarek, bo kiedy gotujesz borsz, to ty gotujesz go nie za czasem, a za sercem. I ty widzisz, że marchewka już tleje. Nie wiem, jak po polsku. My mamy taki, jeżeli wziąć na przykład taką marchewkę. No, karmelizuje się. Tak. No i wtedy, kiedy ona będzie już wszystko karmelizowana, to my... będzie pora na kolejne... Składnik. A teraz musimy wrzucić burak. Buraczki są już gotowane. Tak. Musimy dopiero je przygotować. Czyli to pewnie tylko chwila razem na tej patelni. Tak. No i został nam jeszcze jeden składnik, który czeka tutaj obok na talerzyku. Tak. Cebulka, którą pieczołowicie starła Jana. Tak. Teraz musimy wrzucić cebulę do wszystkich składników. I teraz ostatni nasz ingredient. Składnik. Koncentrant pomidorowy. Teraz musimy dodać sól. To muszę być? To jest pieprz w kulkach, a jaki potrzebujesz? Mielony z młynka? Tak, mielony. No to tu jest z młynka, albo tu jest w torebeczce. Proszę bardzo, świeży mielony pieprz. Pieprzu nigdy za dużo. No. A jeszcze, jak dzisiaj Melita już mówiła, mamy gruzińskie przyprawy. I jeszcze musimy wziąć cukier. A teraz musimy to wszystko wrzucić do kapusty z ziemniakami.
Mamy bądź. I jeszcze 7-10 minut i boś będzie gotowy. A przyprawy? Później, trochę później. Nie jest za ostre. A nie jest za ostre. Nie, no. W ogóle nie jest. Mnie po prostu nie w to horło poszło. Przepyszny. Proszę Państwa, wierzcie mi lub nie, ale przepyszny. Po 3 godzinach wytężonej pracy naszych 3 wolontariuszek, Jany Mosnickiej, Olgi Glebowej i Melity Zawy, barszcz ukraiński i w bonusie towarzyszące mu pampuszki są gotowe. Barszcz ukraiński w wersji niezwyczajnej tak naprawdę, bo w między tak zwanym czasie dowiedzieliśmy się, że ze względu na upodobania Olgi, ale i Jany, jest to wersja wegetariańska barszczu, tak? Tak. Wegetariańska czy nie, ale wierzcie mi Państwo, że barszcz naprawdę godny. Przepraszam, w ogóle nie barszcz, tylko borszcz. Naprawdę godny polecenia. A jeżeli już poświęcamy tyle uwagi samej etymologii barszcz czy borszcz, to no nie sposób nie zwrócić się do Janusza Kowalaka z pytaniem o, no właśnie o pochodzenie nazwy barszcz czy borszcz. No właśnie, może nie tyle o etymologię nazwy, a bardziej albo rozróżnienia barszcz czy borszcz, ale z tego co zdążyłem wyczytać, wysłyszeć, to sama nazwa, bo mnie to też inspirowało, interesowało. Dlaczego barszcz tak naprawdę? Skąd się ta nazwa bierze? Bo no z niczym się to tak naprawdę nie wiąże. Niemniej jednak istnieje roślina taka, która się nazywa barszcz. Powszechnie znana na terenie Kwidzyna jest roślina barszcz sosnowskiego, ponieważ od ubiegłego roku prowadzone są starania, żeby zinwentaryzować tę roślinę, ponieważ stanowi ona zagrożenie dla zdrowia czy życia ludzi, którzy się z nią zetkną. Natomiast istnieje też odmiana barszczu, tak zwany barszcz zwyczajny, który nie jest szkodliwy dla zdrowia ani przy zetknięciu, ani po spożyciu. I podobno od nazwy tej rośliny nazwa barszcz dla zupy została użyta, ponieważ ten roślina właśnie była używana niegdyś do tego, żeby niejako zaostrzyć smak, ponieważ barszcz się kojarzy, tak mi się wydaje, z jakimś takim ostrym, kwaśnym smakiem, no też do dzisiaj. Tak, tak jest. A by nie za pikantny? Nie. Nie. Przyprawione gruzyńskie przyprawy, ale sama raz. Może być. No i to by było na tyle. Wolontariacki barszcz czy borszcz polsko-ukraiński przyprawiony gruzińską przyprawą, w dodatku w wersji wegetariańskiej. Tak jak umówiliśmy się z Janą Mosnicką po zakończeniu zdjęć do materiału z wystawy Brat za brata, ugotowaliśmy ten barszcz. No, ja myślę, że kuchnia polska, ukraińska, gruzińska w tym wypadku również jest na tyle pojemna, bogata, że być może uda nam się znaleźć jeszcze okazję do wspólnego pogotowania jeszcze jakiś czas w Polsce. Dziewczyny, zostajecie. Tak, jeśli 2 miesiące będziemy w Kwidzynie. Kto wie, może przez 2 miesiące uda się nam coś jeszcze ugotować. Na koniec Janusz Kowalak jako recenzent, jak ten barszcz wypadł? No, w mojej ocenie bardzo dobrze. Ja lubię takie lekko ostre dania i rzeczywiście dania z buraków też mi są bliskie. I no, jak najbardziej. Nie mam w ogóle żadnych uwag. Jest wszystko wspaniale, pysznie, doskonale. Najlepiej jak być mogło. I o to chyba nam chodziło. Jeszcze raz. Melita Zawa, Olga Glebowa i Jana Mosnicka oraz niezastąpiony Janusz Kowalak. Człowiek renesansu, bloger, ale również znawca wolontariatu i świetny znajomy dziewcząt. Wszyscy razem gotowali i spożywali barszcz ukraiński. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Co się na koniec biesiady mówi na Ukrainie? Smacznowo. Na koniec biesiady nie, tylko że przy jedzeniu.
No co, kraj to obyczaj u nas na początku, nie? No tak. A w Gruzji? Gruzini słyną z toastów. Tak, a w Gruzji w końcu już mówimy matloba. Jak to dziękuję? Matloba. To jak dziękuję. I wszystko. Nie zaraz się słynąc, dziękujemy uprzejmie, dziękujemy wam. Dziękujemy.